O, widzicie jak ładnie? Dobra, Bajtomek Snażyk. Dobra, czyli prawnik, doradca, element ekosystemu, klient. I teraz przechodzimy tutaj, czyli każdy biznes, to jest ten truizm, o którym powiedziałem przed dowcipem, czyli każdy biznes potrzebuje prawnika. Tak, to jest raczej naturalne i no nie ma tutaj żadnych wątpliwości. Ja może podzieliłem to sobie na jakby dwie możliwości współpracy prawnika z przedsiębiorcą, startupem, tak? Jeden to jest taki, że ta współpraca jest stała, a drugi, że to jest współpraca incydentalna, tak? Czyli, nie wiem, dzwonimy z więzienia albo z aresztu i mamy sprawę. Czyli zasadniczo jest telefon, pomóż, zrób coś, tak, jest bardzo pilna sprawa, nie wiem, na kiedy możesz to zrobić, bo to jest w sumie na przedwczoraj i tak dalej, no nie? I tak możemy współpracować i potem i też ustalanie, powiedzmy, stawek, honorariów, czy też tego, kto ma się tym dokładnie zająć, jak ma się tym zająć i tak dalej, to jest robione w bardzo dużym biegu. Czasami obie strony są z siebie niezadowolone i po takim jednym razie, czy to jest sprawa sądowa, czy to jest zwykła umowa, czy to są negocjacje, ktoś jest po prostu z siebie niezadowolony i już więcej ze sobą ludzie nie współpracują, albo inaczej. Też jedno zastrzeżenie, że co do tych dwóch sposobów współpracy, czyli ta incydentalna i stała współpraca, to może nie jest taki krystaliczny podział, ale na potrzeby tego mojego dzisiejszego wystąpienia, jakby ja go zachowuję. I jak mówię, często dzieje się tak, że tutaj ludzie dzwonią z polecenia, albo szukają w Google, nie wiem, apelacja karna Warszawa. No i tam im wyskakuje i biorą pierwsze z brzegu. Albo nie wiem, piszą na Facebooku, jest taka grupa rozmowa o startupach, kto się zna na regulaminach, no nie, i potem tam, co jest ciekawe, że ja obserwuję, że są kancelarie, albo prawnicy, albo nie wiem, ludzie, albo to są jakieś boty, albo są zatrudnieni, bo pod takim wpisem pojawia się, nie wiem, ze 40 albo 50 poleceń, no nie, znaczy ja nie wiem jak to działa. Kiedyś pytałem mojego wspólnika, czy mogę dla Beki zrobić taki wpis, nie, że szukam prawnika w Warszawie, nie. Znaczy na zasadzie, że do mojej sprawy prywatnie szukam i ciekawe co by się stało, nie, czy ktoś by się skapował, po drugie, czy by mnie wyrzucili z tej grupy, a po trzecie, czy rzeczywiście dostałbym jakieś ciekawe polecenia. A jak mówię, generalnie gaszenie pożarów nie jest najfajniejszą rzeczą w tym zawodzie. Kiedyś taki starszy adwokat, notabene w Krakowie, tutaj dzisiaj był przywołany Kraków, powiedział mi tak, wie pan, panie mecenasie, ten zawód to jest piękny zawód i wszystko by było fajne, gdyby nie klienci, no nie? I trochę tak jest, nie? Że czasami klienci najbardziej... A na uczelniach studenci, dokładnie. I stała współpraca. Oczywiście z punktu widzenia kancelarii taka rzecz jest najfajniejsza, tak? Czyli mamy stały ryczałt, my coś tam robimy, albo coś udajemy, że robimy, albo coś rzeczywiście robimy i wy nam płacicie co miesiąc pieniądze na takie, jakie żeśmy się umówili i czy wykorzystacie ryczałt, czy nie, to płacicie. Ale dzięki temu macie to po prostu tańsze. Albo druga metoda jest taka, że podpisujemy sobie jakąś umowę ramową i w ramach tej umowy ramowej mamy, nie wiem, jakąś stawkę i w ramach tej stawki zawsze pracujemy, ale zawsze też wiemy, że wy do nas przyjdziecie, jak się coś będzie działo. A my wiemy, że mamy w was po prostu lojalnego klienta, który zawsze w terminie zapłaci. I powiedzmy, wyodrębniłem, to jest moja, że tak powiem, subiektywna lista tematów, przy których ja uważam, że zawsze powinien być prawnik.
Co do tej pierwszej, term sheet, to uważam, że powinno być go najmniej, aczkolwiek powinien rzucić na niego okiem. Jeżeli będzie tak, że prawnik nie rzuci na niego okiem, no to potem mogą się pojawić pytania, w sumie po co coś takiego podpisałeś, co jest no, niedobre dla ciebie. Tutaj też pojawia się taki problem, że jest część inwestorów, tutaj mówił Bartek o tym, że jest część inwestorów w Polsce, którzy wiedzą lepiej, tak? Którzy, no ja wiem lepiej, jak to jest i powiedzmy, jak to ma być. I nie ma term sheetu. I to jest w sumie najgorsze dla prawników obu stron, tak? Bo dla prawnika czy wewnętrznego, czy zewnętrznego funduszu, czy też dla prawnika, który będzie pracował nad umową przygotowaną przez fundusz. Generalnie przyjęło się, to jest taki bardziej, ja bym powiedział, konwenans, niepisana zasada, że umowę inwestycyjną przygotowuje fundusz, bo to on ma po prostu większe środki i też powinien mieć, że tak powiem, na półce tę umowę. Dobrze, czyli mamy term sheet, umowa inwestycyjna, która jest o wiele bardziej skomplikowana i o wiele bardziej rozbudowana. Zdarzają się tam słowa, których możecie nie rozumieć albo mogą się wam wydawać tak samo znaczące w języku prawnym lub, to nie oznacza to samo co albo, tutaj odsyłam do logiki formalnej. Nabycie udziałów to nie to samo co objęcie udziałów. Jest, i mógłbym tak jeszcze trochę wymieniać, tak? Ale generalnie warto posiłkować się tutaj wiedzą prawnika. Jest część founderów, która sama negocjuje, a tylko podsyła umowę do kancelarii, żeby została sprawdzona. Są też takie przypadki, że to prawnik jakby jest jedną z osób, która negocjuje umowę inwestycyjną, a co za tym idzie też umowę spółki. Co tam jest najważniejszego, jakby już tak idąc jakby w kierunku tym wskazania tego, to są zapisy dotyczące udziałów. To są w szczególności waszych udziałów i waszych uprawnień w spółce. To jest najistotniejsze. Tak, regulamin sklepu można sobie samemu napisać, albo go ściągnąć, albo zrobić tam na regulaminowo.pl. Jest coś takiego, czy nie? Kogoś obrażam? Jak tak, to przepraszam, to jest tylko przykład, tak, ale można tak zrobić, ale generalnie lepiej się chodzi w dobrze skrojonym garniturze. Jest też strona Walkik. No tak, jest strona Walkik. Teraz modelowo umowy z kontrahentami. Warto jest mieć taką przygotowaną jedną dobrze umowę z kontrahentami, czy to będą umowy dzieło, zlecenia, czy tam co tam sprzedajecie, kupujecie, to warto mieć to dobrze zrobione. Tam, nie wiem, wariant A, B, C, żeby, nie wiem, pani w sekretariacie, czy wy sami, żebyście wiedzieli, jak się to je. Większe umowy. Zaraz, żeby mi to nie, teraz nie, uwaga, dobra. Większe umowy, przeprowadzanie zgromadzeń wspólników akcjonariuszy. Generalnie moim zdaniem większa część zgromadzeń wspólników w tym kraju może być nieważna, albo przynajmniej jak nieważna, to tam ta ważność jest taka, bym powiedział, dyskusyjna. Generalnie ja powiem szczerze, że nawet w bardzo dużych spółkach widzę przy głosowaniach dotyczących spraw osobowych, tam nie wyłącza się tajności, tak? Czyli zasadniczo każda sprawa osobowa powinna być głosowana, tam powinno być głosowanie tajne. A tego nie ma, tak? Wszyscy sobie i nie wyłączają w protokole też tej tajności. No i generalnie składają takie rzeczy do KRS-u. W KRS-ie też nie pracują, powiedzmy, no, ludzie, którzy czytają wszystko, co im się prześle, no więc po prostu nawet nie ma żadnego problemu z zatwierdzaniem sprawozdań, czy tam absolutoriów, czy tam Bóg wie czego. Podwyższanie kapitału, kontakty z KRS. Generalnie uważam, że
Formularz do KRS jest w stanie wypełnić każdy, ale czy każdemu się uda rzeczywiście otrzymać wpis taki, jaki chciał, to śmiem wątpić. Po pierwsze dlatego, że część ludzi nie czyta tych formularzy, znaczy tych wyjaśnień do tych formularzy, a po drugie dlatego, że nawet jeżeli je czyta, to ich nie rozumie, bo są w taki sposób napisane. I dlatego najlepiej to zrobić z kancelarią. Sprzedaż udziałów, no i wyjście, tak? Bartek mówił, że jest mało tych wyjść. Rzeczywiście jest ich niewiele, ale jeżeli są one naprawdę, naprawdę fajne. Nie tylko pod względem takim, że wy dostajecie mnóstwo kasy, ale też kancelaria wreszcie wtedy może zarobić, tak? No w sensie to jest moment, w którym no dla mówię już teraz szczerze, tak, no nie ma owijania w bawełnę, tak, no bo jest się z czego dzielić, tak, no jest kawałek tortu do dzielenia, jeżeli rzeczywiście jest to exit, że tak powiem, bardzo pozytywny, bo jeżeli jest to exit bardzo negatywny, tak, jest to po prostu no jakaś tam planowana ucieczka albo coś innego, no to powiedzmy tak nie jest. I generalnie tak, ja się... To chciałem właśnie podkreślić, że no wbrew pozorom to może być tańsze, tak? Taka stała współpraca, czy poprzez ryczałt, czy poprzez jakąś tam umowę ramową, gdzie jest ustalona stawka co do naszej firmy, gdzie wiadomo za pracę jakiego tam prawnika, czy jest tam jakaś stała stawka, czy nie, jak to robimy, czy nie wiem, czy rozliczamy się kwartalnie, miesięcznie, czy Bóg wie jak się tam dwie strony umówią. Dobra. Dobrze, teraz mały disclaimer. To nie chodzi mi o mafię, tak? Tylko bardziej chodzi mi o to, że bywają tacy prawnicy, czy też doradcy, mogą być też doradcy podatkowi, czy też inni, którzy są troszeczkę więcej niż zwykłym prawnikiem, doradcą podatkowym. Są po prostu consiglieri, tak? Są osobami, z którymi się nie tylko negocjuje umowy, czy też pomaga, czy też taka osoba pomaga prowadzić spory, czy cokolwiek innego, ale też jest to taka osoba, z którą się podejmuje decyzje biznesowe. I warto się zastanawiać, czy nie poszukać takiej osoby, tak? To niekoniecznie musi być prawnik, tak? Ja tutaj nie chcę jakoś tam na siłę wpychać siebie, czy też innych, no bo po prostu nie jestem w stanie też każdego obsłużyć, tak? Każdego funduszu, czy też każdego podmiotu, ale warto się zastanowić, tak? W sensie jakby mówiąc o tym, że no prawnik może być taką osobą, tak? Tom Hagen był prawnikiem, był adwokatem zarejestrowanym w stanie Nowy Jork. Miał co prawda jednego tylko klienta, tak, rodzinę Corleone, no ale jest to, pracy było dość, tak. I co oferuje taki doradca? Po pierwsze, tego nie wymieniłem, ale oprócz znajomości rynku oferuje on znajomość ciebie, znajomość twojej firmy, znajomość pewnych rzeczy, które się dzieją w twojej firmie. I teraz mam taką sytuację, że sporo zamyka się budżetów w większych firmach i chodzimy po właśnie, próbujemy jakieś zamykać jakieś oferty. No i znamy, powiedzmy, wiemy, jak te większe firmy działają, tak? I wiemy, gdzie jakby ich nacisnąć, gdzie najbardziej będzie bolało. I to jest ciekawe, że oni jakby w tym momencie odpowiadają, że tak, no z tym rzeczywiście są problemy, że coś idzie przez 3 miesiące, przez, nie wiem, przez cztery departamenty, tak? Druga rzecz to jest doświadczenie, czyli jakby nie jest sztuką jakby skończenie wydziału prawa, nie wiem, prowadzenie kancelarii i tak dalej, ale również ważne jest doświadczenie. Ważne jest to, żeby ktoś wiedział, o czym mówi i wiedział, o co tak naprawdę chodzi. I to niekoniecznie mówię jakby o kwestii związanej z venture capital, ale jeżeli jest to fintech, no to fintech, tak? Ktoś się rzeczywiście tym zajmuje i, nie wiem, jest w stanie coś więcej powiedzieć, że jest blockchain, Ethereum i tak dalej. Także warto nad tym
to mieć na uwadze. Jedna taka rzecz, która jest po prostu niemierzalna, przynajmniej moim zdaniem, no bo to jest zaufanie, czyli które się buduje latami, a można je stracić w sekundę. No to jest rzecz trudna, tak? To można zapracować na to zaufanie podczas takiej właśnie współpracy incydentalnej, a może być też tak, że potrzeba jest dłuższego czasu. Miałem taką sytuację, że jakiś czas temu zostałem polecony jednemu klientowi właśnie takiej współpracy incydentalnej, która mogła się przekształcić w współpracę stałą. No i fajnie spotkaliśmy się na lunchu, jak dla mnie było super. Ja stwierdziłem, że sprzedałem, tak? Ja zrobiłem swoje, jeszcze on zapłacił za lunch, także podwójna moja wygrana. Ale po pewnym czasie dzwoni ten mój znajomy i mówi, słuchaj, nie było kliku. Bo to był akurat z zagranicy właśnie klient i powiedział, nie było kliku. Ja mówię, no to kurczę, no merytorycznie chyba dobrze, ofertę też dobrą złożyłem, ale że nie było kliku, no to że nie było między nami chemii, no to już nie nic na to nie poradzę. Co ciekawe, po dwóch latach ta spółka, w której on był prezesem zarządu, zwróciła się do mnie z prośbą o przygotowanie dokumentów na zgromadzenie wspólników, żeby go pozbawić zarządu i przygotować też formularze do KRS. Także tak dosyć ciekawie. I zresztą podejmujemy stałą współpracę, także taka dosyć śmieszna sytuacja, no ale w jakiś sposób zdobyłem zaufanie, no może nie tego człowieka, ale powiedzmy tam tych inwestorów. Dobrze. Ja uważam, że tak jest, że prawnicy są częścią ekosystemu, przynajmniej ja się czuję częścią tego ekosystemu. Z jednej strony jest tak, że zakładałem Fundację Startup Poland, jestem w jej radzie. Z drugiej też jest tak, że wspieramy takie inicjatywy właśnie jak Aula Polska, jak Koalicja na Rzecz Innowacyjności, Bitspiration, InfoShare, nie wiem, chyba nikogo nie obrażę, o kimś zapomnę. I przez to, że jesteśmy na tym rynku powiedzmy od 3 czy tam 4 lat, no to znamy sporo inwestorów. Niejednokrotnie zdarzało się tak, że ktoś mnie prosił o intro i to intro robiłem i powiedzmy, czy to tak, tutaj Bartek, czy ktoś odbierał telefon od tego startupu. I powiedzmy, że to jesteście wy, tu są inwestorzy, tu są dostawcy, partnerzy, korporacje, wasi klienci. I teraz chciałem coś powiedzieć o tym, jak ja to robię. To nie jest tak, że ja mam jakiś dogmat nieomylności, czy tak wszyscy powinni robić. Ja generalnie robię introsy za darmo, tak? W sensie nic nie chcę. Jak ktoś do mnie przyjdzie, powie, że przedstaw mnie, nie wiem, komuś tam, to cię przedstawię, tak? Jeżeli tylko twoja prezentacja będzie do wysłania. W sensie, no, nie będzie w niej literówek, powiedzmy, no, jak mówię, ona będzie otwieralna. No, generalnie, to będzie coś, czego powiedzmy, ja się nie będę za bardzo wstydził, to nie ma problemu. Zrobię, okej, okay, nastawiłem sobie na 25 minut, już kończę. Także ja nigdy nie biorę za to kasy. Generalnie jeżeli jest tak, a było parę razy tak, że ktoś z mojego introsa dostał kasę, to ja sobie tylko po prostu zaklepuję możliwość reprezentacji wobec funduszu. Jeżeli jest tak, że to ja jednak jestem prawnikiem funduszu, no to tak czy inaczej mam robotę, a ty musisz sobie znaleźć prawnika. Nie biorę żadnej prowizji, bo generalnie uważam, że więcej w tym twojego szczęścia niż mojej pracy,
Także generalnie, to, jak mówię, to nie jest jakaś prawda objawiona, tak? Ja po prostu tak działam i uważam, że tak jest bardziej fair i tak i ja dłużej przynajmniej będę na rynku, a mniej będzie, prawda, straconych oczekiwań, czy też, a, że coś tam, że czy możesz się wstawić i tak dalej. Ja się nigdzie nie wstawiam, tak? Ja generalnie mam swoją robotę, staram się ją całkiem dobrze wykonywać i na tym się koncentrować, a jeżeli mogę komuś pomóc, to chętnie pomogę, ale nic z tego nie chcę, oprócz po prostu zwykłego dziękuję. I teraz ostatnia rzecz. Jakiś czas temu na auli prawnicy z Zewerszec mieli taką fajną, znaczy mi się wydaje, że fajną prezentację dotyczącą tego, co prawnik wykorzystuje jakby w swojej pracy. Tak, można do niej chyba nawet wrócić, tak? Jest? Można? Jeszcze gdzieś pewnie jest. Okej. Okay. Film jest. Tak, w archiwach. Film jest na YouTubie. Można go sobie obejrzeć. On jest troszeczkę lepszy od tego, co ja pewnie powiem, ale generalnie jest tak, że warto też popatrzeć na całą branżę, tak? Jeżeli pracujecie w fintechu, jeżeli pracujecie w czymś, coś może dotykać spraw związanych z cyber security, nie wiem, z różnymi innymi rzeczami, ale nie tylko, bo tak jak żeśmy rozmawiali wewnętrznie w kancelarii, to tych rzeczy, z których korzystamy w kancelarii, w których jesteśmy klientem, tak, które jakoś tam wykorzystujemy, jest mnóstwo, jest naprawdę dużo, tak, i to jest... I te koszty są dosyć spore, tak, no, korzystamy tam z kilku, powiedzmy, tych conference calli, tak, mamy, nie wiem, z 3-4 software'y do conference calli, też w zależności od tego, skąd jest klient i jakich klient sobie życzy, tak, nie wiem, kwestia samochodów, no, tam idzie sporo kasy. Kwestia obsługi strony, bloga, zabezpieczenia tego, tak, mamy... Nawet nie wiem, ile komputerów, no ale jakby jest mnóstwo rzeczy, które można prawnikom sprzedać, tak? I nie tylko kancelariom, można notariuszom, można, nie wiem, do sądów. Jest mnóstwo miejsc, gdzie można nie tylko zrobić prostą sprzedaż, tak? W sensie takim, hej, kupujecie wodę od Edenu, a może kupicie ode mnie. Można zrobić też disrupt, tak? Można zrobić coś innego. I to w zasadzie na tyle, to jest takie pozostawiające was z takim zadaniem, jeżeli oczywiście chcecie. Zapraszam do kontaktu, jest mój adres e-mail i mam kilka minut na odpowiedzi na pytania.